To jest mój 8 WordCamp, o ile dobrze liczę. Zacząłem od drugiego chyba polskiego, czyli od Poznania. To było już dosyć dawno temu. Potem miałem jakieś 2 lata przerwy, potem byłem znowu w Łodzi, no i jestem dzisiaj. No, jesteśmy mniej więcej w połowie i zapowiada się świetnie, prezentacje fajne, bardzo fajna agenda, fajni ludzie, lokalizacja świetna, także wszystko się zgadza. Na swojej prezentacji będę mówił o wymyślaniu koła na nowo i o tym, jak często deweloperzy dodają sobie pracy i takie tematy, które mogliby załatwić dosłownie jedną linijką, załatwiają setkami linijek czasem. I oprócz tego, że tracą czas, no to też jaki to ma wpływ na utrzymanie takiego projektu w przyszłości. Myślę, że dla wszystkich ludzi skupionych wokół WordPressa, zresztą poprzednie edycje pokazywały, że przyjeżdżali bardzo różni ludzie, od takich prawdziwych hardkorowych deweloperów, którzy skupiali się na czysto technicznych prezentacjach, po osoby związane z marketingiem, z blogowaniem, dużo wirtualnych asystentek było w Łodzi, z tego co wiem, nie wiem jak jest teraz, ale myślę, że każdy, kogo WordPress dotyczy w jakimkolwiek stopniu, odnajdzie coś ciekawego tutaj. No oczywiście takie tematy jak jakieś tam parametry czy stabilność usługi, no to jakby wszyscy wiemy, że to jest podstawa, natomiast dla mnie dwa takie, można powiedzieć, konieczne warunki to jest przede wszystkim dostęp po SSH, możliwość korzystania z WPCLI, bo dzięki temu możemy sobie bardzo, bardzo dużo automatyzować. Zresztą jutro też podczas warsztatów będę gdzieś tam poruszał ten temat. I na pewno fajną opcją jest to, jeśli mamy dosyć duży wpływ na konfigurację tej usługi. Nie lubię takich usług, w których, że tak powiem, jestem traktowany w ten sposób, że hosting wie lepiej, tak? Zawsze lubię, jeśli mam do dyspozycji jakieś opcje konfiguracyjne. W przypadku CyberFolksa na przykład konfiguracja WAF-a. To jest świetna opcja, bo mogę mieć wpływ i mogę sam decydować z poziomu panelu o tym, co konkretnie chcę mieć aktywne, co niekoniecznie i przede wszystkim mam też logi, które dają mi jakąś konkretną informację, a to wbrew pozorom nie jest takie oczywiste, bo o ile WAF-y są standardowym rozwiązaniem na wielu hostingach, no to już na przykład, żeby się dostać do logów, no to zwykle musimy prosić support o to. Moi klienci są waszymi klientami, przez co na co dzień oczywiście pracuję na waszych serwerach.